Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, to jest Grand Theft Auto Online i w dzisiejszym odcinku kolejne super ekstremalne akcje. W tym konkretnym przypadku Moto Skill Test, Very Hard Technical Motorcycle Race, Tips, Wheelie to go faster, backflip to go, to fly further, timing is very important here, Akuma recommended for acceleration. Okej, okay, dobrze, możemy tak zrobić, weźmiemy Akumę, posłuchamy autora znowu. No i raczej, wyścigi z turbinami, kurczę, należą zazwyczaj do ciężkich, a tu widzę sporo graczy. Sporym powodzeniem się cieszy ten wyścig. Póki co dobrze, świetnie, o to właśnie chodziło. Nawet chyba nie musimy trzymać kciuków, no kurde, wszyscy na zawołanie, co jest grane. No dobra, przedłużę czas może jeszcze? Czy oni już grają, dołączają? No dobra, w trójka wystarczy moim zdaniem. Poczekamy jeszcze, no, jeszcze czwarty tam pozostaje. No dokładnie, trwa dołączanie gracza, proszę czekać. Tam ci też dołączają, pięknie. No to jedziemy z tym koksem zaraz, jak dołączą. Ile nas jest, liczymy na szybko. 8 w sumie, dobrze, okej. Okay. Tyle wystarczy, żeby była tutaj należyta zabawa. Moto Skill Test i pojedziemy sobie Akumą, tak jak już wspominałem przed sekundką. Dobrze. Zebrać się w sobie. Dobra, już ktoś... Guillermo już odszedł. Za długo czekać trzeba. As. I to as przez 2S. Taki właśnie. Kurczę, ale dołączają cały czas jeszcze, nie? Żeby tamci się nie rozmyślili nagle. Bo muszą parę sekund poczekać. I oh my god. 15 seconds. O, co mogę zrobić przez 15 sekund? O, tyle rzeczy. O, kurde. Nie, dobra, bo to się zaraz zapełni. Dobrze. Żeby nie był ostatni tylko. Cholera. Dalej, no jeszcze jeden, ostatni. Lirmin. Rusk. No żeby nie od Rusków. I odszedł. No jeżeli był od Ruskich, to nawet dobrze. Dobra, jedziemy z tym koksem. Wszyscy kochani, zaproszeni. I teraz, jeżeli dobrze liczę, to 9 chyba nas w sumie. Dobrze, okej. Okay. Akuma recommended, Akuma it is. Potwierdź. A, saluci jeszcze. Witam wszystkich. Zwłaszcza pan po prawej stronie w tej strasznej masce. A ten faka! Nie wierzę, widzieliście to, ale bezczel. Kurde, 500 tylko. A już miał być zakład 1000. A to jest, przypominam, moje zakłady to jest ile pieniędzy ja wrzucam do puli, bo z tego nic nie dostaję. Więc kurde, za tego faka koleś, 500 baksów mniej ode mnie zarobisz, jeżeli wygrasz oczywiście. 24 wygrane, 75 przegranych. Bardzo kiepska statystyka. Przydałoby się teraz wygrać. To będę miał 25% wskaźnik zwycięstw. Bo na 100 wyścigów 25 wygram. Ha, to w sumie nie jest aż tak źle, znaczy, że 1 na 4 bym wygrywał. Dobra, mig, go! Dobra, jest turbo. Dobry początek, tu ostry zakręt. Już na wyskok? No tak, pięknie. To jest techniczny, rzekomo. Dobra. A, faktycznie jest. Ej, rzeczywiście jest, kurde, wsteczny. Nie, bo tam się wmontujesz w tamtą dziurę, ej. A, nie, bo tu trzeba przeskoczyć, da się przejechać dookoła jakoś? Chyba tak, dobra. Dobrze. Troszeczkę to na obkrętkę, no ale kurde, nie! Moment, a tu wyjadę? Wyjadę tu? Nie! Nie, cio. To, no, jedź! Dobra. Szósty. Na 9. No cóż. Ale dobra, ciśniemy. Nie ma co się poddawać, Piecho, już na samym początku. To był dopiero jeden fail. Oni też mogą failować jeszcze. Co prawda nie wiem, ile z okrążeń. Gorzej nie ma żadnego, że to jest faktycznie z punktu do punktu tylko, kurde! Ej! Co to kurde było? O co ja się tam wywaliłem? Kompletnie nie kumam, ale no dobra. Rzecz miała miejsce, nie ma co rozkminiać dlaczego miała miejsce. Trzeba przyjąć fakt na klatę i jechać dalej. Dobra, tutaj troszeczkę, dobra. Na górę pojadasz, no to ja sobie tędy wjadę. Bo mogę. No cholera, nie mogę. Jednak muszę tu. Tu. Dobrze. I na dół. Okej, bo już nagle jestem czwarty. Okej, opłaca się nie poddawać i cisnąć dalej.
Okej, okej. No, już myślałem, że nie przejąłem tego checkpointu. To było straszne. Dobra, bo tu jest wyskok, widzę. Ej, ale jest, chyba się udało. Dobra, respuj. No, jest, dobrze, tak jest. Po dinozaurze. No nie wierzę. Ale kreatywnie ktoś pojechał. Pięknie, po prostu pięknie. Dobrze, że teraz już wiem, że można o takiej wysokości po prostu umieszczać checkpointy. Ale skopałem teraz, masakrycznie. Dobra, szybki resp, bo oni tam już naprawdę się gnieżdżą na tym dachu. Ale nie wszyscy, trzech już przejechało. No, jest, dobra. No, jedziemy dalej. Trzeba ich gonić. Gonić czołostawki. O kurde, gdzie jadę? To jest zupełnie ta strona, piechot. Zupełnie ten kierunek. Ja pierdzielę i straciłem drugą pozycję na rzecz trzeciej. No, niech to szlak, no. No. Dobra, ale spokojnie. Trzecia pozycja jeszcze to nie jest koniec świata. To jest koniec podium. Dokładnie, rzecz ujmując. No nie. Dobrze. A tutaj. I tu. A kurczę, ale przejechałem przez checkpoint. Spoko, nic straconego. Jedziemy dalej. Dobra, teraz tu. O kurczę, ale zawijasy. Faktycznie bardzo techniczny jest ten wyścig. No nie umiesz podjechać? O kurde. No teraz się okazało, że ja nie umiem. Nie, cicho. Jest, dobra. Drapnął. No ale uwaga, mamy śmigiełka. Te obiecywane w obrazku już. Z tego wyścigu. No dobra, beton. Tutaj piechol akurat zmoczył. Ale to nic nowego, żadna nowość. Zwłaszcza w bardzo technicznych wyścigach, przypominam. Dobra, pyk. Dobrze. Wow. Za wolno! Kurde, zdecydowanie za wolno, serio? To będę musiał salta robić. Ej, czy wjechać po wiatraku, jak teraz prawie mi się udało. Nie, dobra, na pełnym bucie. No, kurde. Jeszcze raz. Ale może teraz po prostu delikatnie się wycofam. Okej, dobra, i tyle. Może tyle starczy. No, nie powie... Ale jednak, dobra. O, shit, ale jest, przeleciał. Dobrze, pięknie, teraz tylko szybki resp. Jak wyglądamy w statystykach, który jestem? Drugi, nie jest źle. No, kurde, ale... Dobra. Pierwsza pozycja? Aha, widzę, ta turbinka komuś pokrzyżowała plany ostatnio. No shit, tak jak mi teraz. Ej, ale nie. Nic straconego. Shit! Dawaj na tyłek, będzie szybciej. Dobra, teraz pełen but, nieważne jak w jakim stadium kręcenia się śmigło. No dobra. Dobrze. No kurde! A nie, bo tu trzeba się rozpędzić. Łe. To technika tutaj nie ma wiele do gadania teraz. Tutaj chodzi o prędkość. No, ale też celność, piechol, celność. Kurczę, liczyłem, że może śmigiełko mnie jakoś tam na dobre tory sprowadzi, ale jednak nie. Ja nie był aż tak pomocny. No, shit. Ale dobra, przynajmniej nie zginąłem. Mistrz lądowania. Szkoda, że to lądowanie akurat nie jest potrzebne. Dobra, go. No, kurde. No tu się będą męczyć inni gracze również, tak samo jak ja się męczę. Ale tu trzeba zdać się na łódź szczęścia. Albo nie, jednak nie. Trzeba wyczuć moment. Dobra, więc cofnijmy teraz delikatnie do tyłu, dobrze. Okej, jak opuścił grę? Nie, że kończy, tylko że opuszcza. Shit. Dobra, ale dalej jestem pierwszy. Choć oni tam się gnieżdżą na górze. Kurczę, dam radę przejechać. No, ale czy ja dam radę? Jest! Nie! Jeszcze raz. Jedziemy. O kurde, już ich się tutaj nazbierało. Dobra, dobry skok. Pięknie. Tak jest. No, dobra, ale jest checkpoint, o to chodzi. Kręć 360 dowoli, zasłużyłeś. Bo jesteśmy troszeczkę dalej już teraz. Dobra, tu. O shit, kurde, no. Niech to szlak. Dobra, ale jeszcze raz, jestem chyba dalej od innych. Tak mi się wydaje, chyba że już komuś się udało. No mam nadzieję, że nie. Dobra, w prawo. Dobra, jedynie co możemy zrobić to szybko. Tutaj, no kurczę, zachwiało delikatnie. A tam już jest koniec, to będzie ostatni checkpoint, więc no.
Piechot wypadałoby spiąć teraz po ślady maksymalnie. I po prostu szybko, szybko, tak jest. No kurcze blade, no. Ale jeszcze niepotrzebnie przeżywa te upadki z wysokości. Kompletnie niepotrzebnie. No masakra. To już była masakra. Dobra, ale teraz spokojnie. Może nie, dobra, spokój nie. Spokój odpada. No kurcze blade, no widzieliście to, no. Już dobrze było, było dobrze, tylko to śmigiełko naprawdę tam jest w stanie pokrzyżować plany. Pokrzyżować je masakrycznie i maksymalnie. Może teraz? No! Tak! Yeah! Gdzie jest meta? No dobra, zaraz się przekonamy. Zaraz czy będziemy z RSP. Tutaj, dobra, spokojnie. No kurde, wcale nie. A on mi depcze po piętach, on mi depcze po piętach. No pa! Szybko, szybko, szybko. Come on, come on, come on. A kurczę, tutaj. Aha. No to beczki przeszkadzają. To przeszkadzają bardzo. Dobra, kit. O, dobra. Tu, że rozsypałem teraz tamtemu, jakby mu się udało. No a! Dobra, ale beczki pozostają rozsypane. Mogę próbować dalej. Oh shit. No puf! Dekapitacją to się powinno skończyć, a co najmniej zmiażdżeniem ciała. No ojojoj. To było blisko. Za blisko, o shit, nie. Jeszcze trochę, dobra, teraz. Jest! No, o, udało się. Dobra, tu spokojnie. Ale cholera, kolejne śmigiełko. Dobra. Raz, dwa, trzy, go! Nie. Teraz. Podbity, ale... Skończył! Jest! No! I o to chodzi. O tak to robimy, tak to powinniśmy robić. Pięknie. Po prostu, kurde, pięknie. No inni się męczą. Mistrz kierownicy, 400 punktów reputacji, zasłużona nagroda. Za piękne umiejętności. Ło kurczę, oni dopiero wjeżdżają na wiatraki. No to sobie na tych poczekamy. Ale dobra, moment, kto jest za mną? Tak bezpośrednio ten był. Na 207 poziomie. Zobaczymy jak mu idzie. Ło kurczę, on jest tutaj cały czas. Nie, moment, on był dalej. On był dalej, czyli tutaj, dokładnie ten. Ach, nie udało się. Dobra, jak ten drugi? No, oczywiście nie, bo muszę patrzeć na respy. Okej, ten jest dalej. Aha, bo już są w tym samym miejscu, dobra. A zmieńcie mi kamerę, cholera. Nie na taką, bo nic nie widać. No, ta jest, powiedzmy, w miarę neutralna, dobra, niech będzie ta. Jakiś inny filtr? Taki przykry? O, czerni-biel może. No to parę prób niestety będzie musiał nastąpić, zanim oni dojadą do końca. No nie, no jak będziesz tak startował, to lepiej ląduj, no właśnie. Na ciało, nie na motor. Przyspiesz swoje zespawnowanie się. Moment, ten wyżej, dał radę? Nie, już myślałem. O, dobrze, aaa, śmigło. Jak mi przykro. Dobra, pan na 207? No, stój źle, oh shit, dead. Ten jest tu martwy. O, ten też leci. Kurde. No tutaj trup ściela się gęsto, naprawdę. Szybciej, szybciej, dobrze. No, nie wiem co mi się stało. Dobrze jechał. Że naprawdę dobrze jechał. Tam tylko zwłoki z nieba lecą, nie? Dobra. Teraz, jak tam teraz? No, nie. O, double kill? Tak jakby. Inaczej tam w wiatrach trzaska takie kill streaky. Dobra, już widzę, powoli opuszczają grę. Nie mogą dać sobie rady. Kurde, mam nadzieję, że nie opuszczą wszyscy. To będzie znaczyło tylko tyle, że chyba przepadnie nawet moje pierwsze miejsce. Ale w sumie tak jak mówiłem, teraz jest piękna statystyka. 25 wygranych, 75 porażek. Skuteczność 25%. 1/4 szans, że będę pierwszy. 75%, że będę inny niż pierwszy, co zazwyczaj oznacza, że ostatni bądź nie dokończę wyścigu. No. Dobra, ale jak tam kurczę, panowie, progres wasz? Widzę wszyscy już w tym samym miejscu praktycznie, bo trzy motory tutaj się poruszają. Dobra, temu się coś nie udało. No temu też. No ale śmigiełko można wybaczyć. Ale przejechanie skrętu to już mniej. No tak jak tutaj, chociażby ten zaprezentował. Kolej za dużo gazu. Zdecydowanie za dużo. Znaczy może nie zdecydowanie, bo byś to po prostu przeleciał, abyś tutaj na pełnym gazie jechał.
No ale możesz się poprawić. No i teraz pełen lód. No dobra, może to był zły moment, sorry. Nie słuchaj mnie. Ja już skończyłem, nie powinniście słuchać praktycznie. Okej, dobra, to już są cztery pojazdy w tym miejscu. Tych czterech graczy, którzy pozostali, oni się obracają w tych właśnie rewirach. Chyba że ten jest gdzieś na końcu jeszcze. Dobra, teraz kręć się po dole, nie wiedzieć czemu, dobra, ale jak na górę się przetransportuje, to będzie gdzie? O cholera, tutaj dopiero, nie? To ten raczej powinien grę opuścić. Nie, a opuścił gościu, który ją kończył praktycznie. Okej, nie, dobra, to nie patrzmy się nad tym, nie obserwujmy jego poczynań, ale chyba właśnie wychodzi z gry. No właśnie, aha. Czyli, dobra, zobaczymy. No, to był blisko, tak blisko. Ale już jest na dobrym checkpointie, tak? No. Nie, no ale nie wychodź z gry teraz. No kurde, nie na samym końcu. Koleś, tak nie rób. Ale jak ten drugi, zaraz do niego rzućmy okiem. Co u niego słychać? Czy on się dalej bawi? Tak jest, dalej się bawi z tym checkpointem. No ale teraz dobrze. Za mocny skręt, za mocny. Ale już było naprawdę dobrze. Starczyło delikatnie bardziej w lewo niż w prawo i by było dobrze. Ale dobra, spójrzmy jak tamtemu idzie. No to jest teraz, no masz łatwiej koleś, no. Żadnej beczułki. No ale w tym konkretnym przypadku, no co ty robisz? Spróbuj połączenia hamulca z gazem. Można wtedy ładnie i w miejscu obrócić maszynę. Teraz. Teraz, no kurczę, musisz jak jeszcze kończy obracać, nie? Jak przeleciało zupełnie, tylko jak kończy się obracać, bo przypominam jeszcze ten krótki czas, kiedy się rozpędzasz. Wow, patrz na te tekstury pod nim. Szaleństwo. This is madness. No patrz, no grzeje gumę, zaraz mu strzeli opona, nie? No masz 20 parę sekund, koleś. Jeżeli teraz wyjdziesz, to będziesz autentyczną, prawdziwą świnią, nie? No ja w ciebie wierzę i kibicuję. Trzymam za ciebie kciuki. No dobra, ale trzymam teraz jeszcze mocniej. Mocna jak cholera. To była dobra próba. Odważna, bo mało czasu. No kurczę, to już mi śmigiełko wybitnie pomogło. A może teraz, ostatnie parę sekund. 3, 2, 1. No kurczę, przebrzydłe śmigło, no. Ale wytrzymał do końca. Szapoba. Czapki z głów dla tego kolesia, naprawdę. 7 innych odpuściło. 1 ukończył, a 1 walczył do końca. I za to naprawdę należy się szacunek. I szacunek dla mnie za 20 tysięcy. O kurde. Czyli widzę, metodą na szybkie wzbogacanie się i szybkie wbijanie rangi jest po prostu wygrywanie akcji. Aha. Nie wiedziałem. Nie, sorry, wiedziałem, ale nie myślałem, że to aż tak bardzo odgrywa jakąś rolę. Dobra, ale kochani, serio, w tym miejscu ja kończę ten materiał. Wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!